Na Dni Radzynia 2023, organizowane z okazji 555. rocznicy uzyskania przez nasze miasto praw miejskich, zapraszają Miasto Radzyń Podlaski oraz Radzyński Ośrodek Kultury. Sponsorami wydarzenia są PKN Orlen, PGE Dystrybucja SA w Lublinie, firma Dr. Gerard, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, firma BIMS oraz Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim. Patronatem medialnym wydarzenie objęli TVP3 Lublin, Telewizja Radzyń, Katolickie Radio Podlasie, Radio Lublin, Echo Katolickie, Biuletyn Informacyjny Miasta Radzyń, Informator Powiatowy oraz portale Podlaski Info, Podlasie 24 i Kocham Radzyń Podlaski. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w progach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na promocji filmu i bajki autorstwa Agaty Karpińskiej pod tytułem Radzyń to mój cały świat. Cieszę się, że tak licznie możemy się spotkać dzisiaj, pomimo tej upalnej pogody i wakacyjnego czasu. Wiem, że część osób wyjechała z Radzynia, ale widzę, że mimo wszystko jest nas bardzo dużo i to naprawdę bardzo, bardzo nas cieszy. Szanowni Państwo, książeczka i film, które powstały, tak jak powiedziałem, są autorstwem pani Agaty Karpińskiej. Agata urodziła się w Radzyniu Podlaskim. Choć obecnie mieszka w okolicach Ryk i pracuje w Rykach, to bardzo związana jest z naszym miastem. W 2005 roku ukończyła studia na Wydziale Artystycznym, specjalizacja grafika artystyczna oraz pedagogikę przedszkolną na UMCS w Lublinie. Debiutowała książką Polskie Święta i Zwyczaje, wiersze o świętach. Zilustrowała i napisała też książkę Niewinny, że inny, bajka o tolerancji oraz Z Rykusiem po Rykach, przewodnik dla dzieci. Jest także autorką piosenek, wierszy dla dzieci, laureatką konkursów poetyckich, w tym Ogólnopolskiego Konkursu Poezji dla Dzieci imienia Wandy Chotomskiej Przylecę do Was na skrzydłach marzeń, na podstawie którego powstała polsko-ukraińska książka dla dzieci o tym samym tytule. Agata wydaje książki w ogólnopolskich wydawnictwach i jakby ktoś dzisiaj zażyczył sobie zakupić taką książkę, to Agata ma kilka egzemplarzy i będzie można to u niej uczynić. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym powitać gospodarzy i gości naszej dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie witam burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka, który przybył do nas z przewodniczącym Rady Miasta Radzyń Podlaski, panem Adamem Adamskim. Jest też z nami starosta radzyński, pan Szczepan Niebrzegowski. Bardzo serdecznie witam również gospodarza naszej dzisiejszej imprezy, panią dr Grażynę Dzidę, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. No i jest z nami autorka, Agata Karpińska. Wielkie brawa. I na początek proszę o zabranie głosu przez Agatę. Chcielibyśmy usłyszeć, jak do tego doszło, że napisała tak wspaniałą bajkę o naszym mieście. Agato, proszę cię bardzo. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Jak do tego doszło? Pierwszym takim pomysłem był przewodnik dla dzieci po Rykach. Z Rykusiem po Rykach jest tytuł tego przewodnika. Dziękuję. I tutaj stwierdziliśmy, że skoro ja jestem z Radzynia, no to mi by było napisać taki właśnie przewodnik dla dzieci o Radzyniu. Dlatego, że istnieje bardzo dużo przewodników
o miastach, o historii miast pisanych językiem dla dorosłych, czego dzieci nie bardzo rozumieją. W momencie, kiedy taką historię uda się przełożyć na coś w rodzaju bajki, w dodatku jeszcze rymowanej i doda się bohatera, który dzieci oprowadzi po danym mieście, to ta historia staje się bliska i łatwa do zapamiętania. A jeszcze chciałam zachęcić do wędrowania po Radzyniu całymi rodzinami, bo książka jest napisana dokładnie w tej kolejności, w której opisane są zabytki w książeczce Roberta Mazurka Spacerek po Radzyniu Podlaskim. Jest to tak ułożone, że wędrując dokładnie w kolejności tych zabytków, dorosły czyta sobie swoją opowieść, a dziecku czytamy swoją opowieść. Także zachęcam do podróżowania i zwiedzania swojego miasta. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Agata, jeżeli zechcecie, drogie dzieci, żeby podpisała wam te książeczki, te bajeczki, po zakończeniu projekcji filmu tutaj na tym stoliku po mojej lewej stronie będzie do waszej dyspozycji, będzie można podejść, uzyskać dedykację autorki. W tym momencie o zabranie głosu poproszę burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Szanowni państwo, kochane dzieci, uczestniczymy w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym. Wyjątkowym, bo to już 555. rocznica nadania praw miejskich Radzyniowi Podlaskiemu. Cieszymy się, że pani Agata napisała tą bajkę, która ukazuje nasze miasto w przepięknym kontekście. Przepięknym. A dlaczego w tak pięknym? Dlaczego tak się zachwycam? Proszę państwa, państwa dzieci, państwa wnuki uczestniczą osobiście w wydarzeniu wręcz historycznym, ponieważ ta książeczka, ta bajka i nazwiska wszystkich dzieci, które brały udział w tym wydarzeniu, zostały tutaj uwiecznione. Także może do dzieci to jeszcze nie dociera, ale uczestniczą dzieciaki w niezwykłym, przepięknym wydarzeniu kulturalnym, które długo się już nie powtórzy, tak okrągła rocznica. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję pani Agacie za tą twórczość. Dziękuję serdecznie Robertowi Mazurkowi, dyrektorowi Radzyńskiego Ośrodka Kultury, który jest inicjatorem tych obchodów 555-lecia tego właśnie naszego kochanego, pięknego miasta. Ale chciałbym również skierować do państwa, rodziców i dziadków, bo wiem, że są też dziadkowie, serdeczne gratulacje. Proszę państwa, cieszymy się naszymi dziećmi, naszymi wnukami i wiem, że to jest wielka radość. To, że tutaj jesteśmy razem, jest wyjątkowym wydarzeniem, wyjątkowym przeżyciem. Gratuluję serdecznie i życzę takiego pięknego, dalszego obchodzenia tych uroczystości, które są zaplanowane i na dziś, i na jutro, i na niedzielę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze nie oddam mikrofonu. Chciałbym również serdecznie podziękować, już tak bardzo oficjalnie, pani Agacie Karpińskiej poprzez wręczenie pani takiego podziękowania, które również jest takim widomym znakiem naszej wdzięczności, naszego szacunku i niech będą to takie niezapomniane chwile również dla autorki tej pięknej bajki. Bardzo serdecznie dziękuję pani Agatko. Dziękujemy bardzo, a ja pozwolę jeszcze sobie wręczyć Agacie kolejny prezent, naszą książkę. Książkę, która ukazała się w tym roku, 31 marca, dokładnie w 555. rocznicę uzyskania przez Radzyń praw miejskich.
to wszystko na pamiątkę roku 1468, kiedy to właśnie Grodz z Ostrowa za zezwoleniem króla Kazimierza Jagiellończyka lokował Radzyń na prawie magdeburskim. Jest to książka pod tytułem Radzyń Podlaski. Niezwykłe, zwykłe zdjęcia. Agato, proszę przyjmij ją jako pamiątkę tego naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, Agata Karpińska napisała tą książkę, ale to, że ona się ukazała, są jeszcze dwie osoby, które do tego bardzo się przyczyniły. I w tym momencie zapraszam tutaj do nas na scenę panią Annę Wasak, która objęła opieką merytoryczną to całe wydawnictwo, jak również zapraszam Karola Niewęgłowskiego, który nagrał film i go zmontował. Zapraszam tutaj do nas na scenę, a pana burmistrza bardzo proszę o wręczenie stosownych podziękowań. Karol już widzę, też już tutaj idzie do nas. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za to wszystko, co żeście zrobili tutaj dla tego wydawnictwa, dla tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, bajka nie ukazałaby się też, gdyby nie pomoc powiatu radzyńskiego. I w tym momencie bardzo proszę pana burmistrza o wręczenie też stosownego podziękowania panu staroście za to, że wsparł finansowo, ale nie tylko, to nasze dzisiejsze przedsięwzięcie. Jeszcze kilka słów. Ja muszę to powiedzieć, bo państwo, którzy dzisiaj nas tutaj przyjmują, czyli pani dyrektor Grażyna Dzida i pan starosta Szczepan Niebrzegowski, tak samo jak wszyscy, którzy w tym brali udział aktywnie, wiele serca wykazali, aby ta uroczystość doszła do skutku. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy za to, że możemy tutaj się spotkać. To jest też taki przejaw takiego pięknego udziału w życiu społecznym. Pan burmistrz trochę wybiegł przed szereg. Bardzo dziękujemy panu staroście za pomoc. I też bardzo serdecznie, i to jest następny krok, następny element, dziękujemy pani doktor Grażynie Dzidzie, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II. Dziękujemy za to, że możemy się tutaj spotkać i w takiej należytej oprawie i randze odbyć promocję tej naszej książeczki i tego filmu. I bardzo proszę o zabranie głosu teraz starostę radzyńskiego, pana Szczepana Niebrzegowskiego. Ojej, zrobiło się tak strasznie podniośle i poważnie. Kto mnie zna, to wie, że nie jestem aż taki poważny. Chcę powiedzieć, że największym sukcesem pana Roberta i pana burmistrza jest to, że państwo w tak ogromnej liczbie, w taką pogodę, w taką temperaturę zechcieliście wyjść z domu i tutaj z nami się spotkać. Dlatego gratuluję panie burmistrzu, panie dyrektorze z tego powodu. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjąć patronat tego wydarzenia. Gratuluję pomysłu. Chcę powiedzieć, że tutaj jeszcze nie zostało chyba to powiedziane, że pani Agata Karpińska jest absolwentką właśnie tej szkoły. Oczywiście niekoniecznie w tej siedzibie, ale tej szkoły, konkretnie liceum w Radzyniu Podlaskim. Także jestem dumny, czyli to potwierdza ten tekst, który wielokrotnie wygłaszam, że naszym największym bogactwem w Radzyniu, w powiecie radzyńskim są ludzie, ich talenty. Pani Agato, wie pani, za co najbardziej chciałbym pani podziękować? Za to, że ja jako dziadek, który do tej pory swoim wnukom musiał opowiadać bajki, które musiałem chwilę wcześniej wymyśleć, od tego dnia będę mógł bajki po prostu o Radzyniu Podlaskim swoim wnukom czytać. I za to bardzo serdecznie dziękuję. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, chciałbym pogratulować jeszcze raz tego wspaniałego jubileuszu 555-lecia Radzynia Podlaskiego.
Uważam, że te ostatnie lata pokazują, że Radzyń ma złoty wiek swego rozkwitu, pięknie się rozwija, nasze zabytki radzyńskie stają się coraz piękniejsze. Przykład Pałacu Potockich, przykład rynku. Za chwilę to taki news możemy powiedzieć. Będzie też kolejny etap odnowienia kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. To wszystko wpływa na to, że Radzyń jest i będzie coraz piękniejszy. Ale przyszłością Radzynia Podlaskiego są te dzieciaczki, które tutaj siedzą. Ja myślę, że wśród nich są przyszli burmistrzowie, starostowie, przewodniczący rad, dyrektorzy Domu Kultury. Ja powiedziałem, starostowie również, ja nie jestem wieczny. Także dziękuję bardzo za możliwość tu przebywania dzisiaj z Państwem, a nauczyłem się, na koniec powiem jednej rzeczy, tu dzisiaj, myślę, że też już wcześniej, że jedną z największych potrzeb tej szkoły, która się wspaniale rozwija, jest to, żeby tu była klimatyzacja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie starosto. Szanowni państwo, książeczka, która została wydana, na okładce książeczki, która została wydana, znajduje się ten oto rysunek. Jest to rysunek wykonany przez podopieczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, Weronikę Kasprzak. Weroniki nie ma dzisiaj z nami, bo wyjechała na obóz. Dla niej podziękowanie wręczymy w stosownym terminie, ale pozwólcie państwo, że w tym momencie ten rysunek na pamiątkę tego naszego dzisiejszego spotkania i w ogóle na pamiątkę tych dni Radzynia wręczę burmistrzowi naszego miasta, panu Jerzemu Rębkowi. Szanowni państwo, to nasze całe przedsięwzięcie składa się z dwóch części. Z książeczki, o której tutaj już dużo mówiliśmy, ale też do tej książeczki powstał film. I w tym momencie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie tego filmu. Wstęp, tytuł naszej bajki Radzyń to mój cały świat w filmie nagrał dla nas Mateusz Szabrański. Mateusz jest podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i to, że on nagrał ten wstęp, jest zasługą pani Marioli Król. I w tym momencie bardzo serdecznie zapraszam tutaj Mateusza z rodzicami i panią Mariolę, bo chcielibyśmy wręczyć im stosowne podziękowania. Zapraszamy tutaj do nas na scenę i prosimy naszych gości, pana burmistrza, gospodarzy o wręczanie podziękowań. Dziękujemy bardzo i gratulujemy jeszcze raz. Szanowni państwo, bajka Radzyń to mój świat ma nieprzypadkowo 555 wersów i do filmu, który powstał, zostało zaangażowanych 555 dzieci, które pochodzą z 8 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Radzynia Podlaskiego. Jest to 6 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe. I w tym momencie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować każdej placówce z osobna. I tak, bardzo serdecznie zapraszam do nas tutaj na scenę, dyrektor przedszkola miejskiego nr 1 w Radzyniu Podlaskim, panią Annę Niewęgłowską. Jest pani Ania z nami? Jest. Zapraszamy tutaj panią Anię o odbiór dyplomu i podziękowań, jak również książeczek dla wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola. Ja jeszcze w tym momencie wymienię, że
oprócz pani dyrektor z tego przedszkola do realizacji projektu zaangażowane były pani Agnieszka Antoniuk, Małgorzata Bednarczyk, Luiza Konarska, Renata Koniak, Bożena Kowalczyk, Ewa Kozłowiec, Joanna Lewartowska, Justyna Matejek, ale panią dyrektor poproszę o pozostanie, a to za chwilę powiem dlaczego. Pani Anna Molicka, pani Elżbieta Paszkowska, pani Marta Skowroń i pani Agnieszka Szczepaniuk. Bardzo poproszę panią dyrektor o pozostanie i pomoc nam, bo chcielibyśmy w tym momencie wręczyć podziękowania i książeczki dla dzieci, które wykonały ilustracje, które znalazły się właśnie w tej książeczce. I to były dzieci z grupy Stokrotki, przedszkola miejskiego numer 1 w Radzyniu Podlaskim. I ja zapraszam tutaj do nas na scenę dzieci, które są obecne. I ja je pozwolę sobie przeczytać. Jeżeli ktoś, kogo teraz przeczytam, jest tutaj z nami, to zapraszam tutaj do nas na scenę. A są to Amelia Bachniuk, Kornelia Bieniek, Nikola Bobrek, Antoni Ciok, Ksawier Górny, Ksenia Grzywna, Zuzanna Hołownia, Leon Jabłoński, Alicja Koczkodaj, Zuzanna Kowalska, Zoja Krawiec, Julia Kucharska, Kalina Łączyńska, Aleksander Martyniuk, Gabriela Miciuk, Marcel Nast, Amelia Niewęgłowska, Michał Ochal, Lucja Osak, Szymon Piątkowski, Jan Rybak, Martyna Trzeciecka, Lena Wawrzecka, Oliwia Zalech i Oskar Zalewski. Jeżeli są te dzieci, które wyczytałem, to zapraszam tutaj do nas. Chodźcie, wejdźcie na scenę. Chodźcie. Tutaj pan burmistrz, pan starosta, pani dyrektor, pani Agata wręczą wam książeczki, a podziękowania dla was są w torebce, które otrzymała pani dyrektor i panią dyrektor też prosimy o pomoc we wręczeniu tych książeczek. Ja jeszcze dopowiem, jak to się stało, że te dzieci zilustrowały tą książeczkę. Na zaproszenie Bartka Piątkowskiego, rodzica Szymona, który uczęszcza do tej grupy, w grudniu ubiegłego roku dostałem zaproszenie. Bartek chciał, żeby opowiedzieć dzieciom o Radzyniu i nie mając wtedy pomysłu, jak to zrobić, przypomniałem sobie, że mamy właśnie tą bajkę i poszedłem do nich z tą bajką i przeczytałem im pierwszy rozdział przygód Niedźwiedzia Radka. I dzieci miały za zadanie zilustrować to, co usłyszały. A następnie przez kolejne 2 miesiące nauczycielki czytały im kolejne rozdziały i tak w ten sposób powstały ilustracje do tej naszej książeczki. Jeszcze raz dzieci, bardzo wam dziękujemy, gratulujemy. Widzę, że jesteście zaobserwowane tym, żeby szukać swoich rysunków. Na pewno tam są. Jeszcze raz wielkie brawa dla tych dzieci. Tak jest. Szanowni Państwo, drugą placówką, która zaangażowała się w realizację naszego projektu jest przedszkole miejskie numer 2 w Radzyniu Podlaskim. I tutaj w tym momencie zapraszam na scenę panią Jolantę Król, która jeszcze do niedawna była dyrektorem tej placówki i panią Iwonę Wysokińską, która w tym momencie pełni tą funkcję. Zapraszam po odbiór pamiątkowego dyplomu, jak również podziękowań dla nauczycieli i pracowników przedszkola miejskiego numer 2 w Radzyniu Podlaskim. Wręczane jest okolicznościowe podziękowanie, jak również podziękowania dla wszystkich nauczycieli, pracowników, jak i pamiątkowe książeczki dla każdego, kto był zaangażowany w ten projekt. Ja jeszcze dopowiem, że jako nauczyciele zaangażowani byli w ten projekt pani Iwona Borysiuk, Barbara Grzegorczyk, Anna Jurkowska, Małgorzata Kępa, Jolanta Łuba, Krystyna Ochnio, Anna Prokopiuk, Wioleta Skarżycka, Małgorzata Sobieszczańska-Rogala oraz Hanna Trochonowicz. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, kolejną placówką, której chcielibyśmy podziękować, to jest przedszkole miejskie numer 3 w Radzyniu Podlaskim i zapraszam
panią dyrektor Annę Fijałek, która do końca sierpnia jest dyrektorem tej placówki, jak również zapraszam panią Violettę Chmielarz, która od 1 września będzie pełniła tą funkcję. Jeżeli są panie z nami, to zapraszam tutaj do nas bardzo serdecznie. Prosimy o nasze władze, gości, gospodarzy o wręczenie podziękowań, a ja dopowiem w międzyczasie, że w realizację tego projektu z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Radzyniu Podlaskim zaangażowane były jeszcze pani Grażyna Korneszczuk, Monika Oksejuk, Zofia Pękała, Grażyna Pietraszek, Aneta Szczepaniuk, Ida Szczęśniak oraz Iwona Wołowik. I stosowne podziękowania zostały przekazane paniom dyrektor, jak również pamiątkowe książeczki. Chwila dla fotoreporterów. I wielkie brawa, dokładnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. I zapraszam w tym momencie o odbiór podziękowań, książeczek właścicieli i dyrekcji Niepublicznego Artystycznego Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Radzyniu Podlaskim. Zapraszam panią Elżbietę Nowicką i pana Andrzeja Sozoniuka. Jeżeli są państwo z nami, to zapraszam. Jak jest ktoś w zastępstwie, to też zapraszam. O, widzę, jest pani dyrektor. Cieszymy się z tego niezmiernie. Zapraszamy po odbiór podziękowań. A ja jeszcze dopowiem, że w realizacji projektu z tego przedszkola zaangażowani byli następujący nauczyciele i pracownicy. Pani Anna Barańska, Ewelina Budzyńska, Wioletta Jałtuszewska, Magdalena Jawoszek, Monika Litwiniec, Paulina Makosz, Paulina Matejek, Magdalena Nowak, Monika Ostrzyżek oraz Kinga Wierzchowska. Jeszcze raz dziękujemy i wielkie brawa. Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Dziękuję bardzo Niepublicznemu Przedszkolu Kacperek w Radzeniu Podlaskim i pani dyrektor Renacie Skowron. Zapraszamy panią dyrektor tutaj do nas. Jest pani dyrektor? A jak ktoś, nie ma pani dyrektor, a jeżeli ktoś jest w zastępstwie, to też zapraszam. A ja w międzyczasie dopowiem, że z tej placówki w realizację naszego projektu zaangażowane były również pani Aneta Belniak, Agnieszka Bober, Beata Bober, Weronika Chinek, Małgorzata Grzywacz, Anna Konarska, Sylwia Kosior, Ewelina Kozioł, Beata Kusyk, Anna Matynkowska, Elżbieta Matysiewicz, Anna Niedziela, Wioleta Ołtuszyk, Martyna Rycak, Beata Stepaniuk, Agnieszka Struk, Ewelina Waszkiewicz, Sylwia Zabielska oraz Małgorzata Zakrzewska. Wielkie brawa! Kolejnym przedszkolem, które zaangażowało się w realizację naszej bajki, było Niepubliczne Przedszkole Uniwersytet Maluszka w Radzeniu Podlaskim. I zapraszam do nas panią dyrektor, panią Annę Żochowską-Świć, po odbiór podziękowania i pamiątkowych książeczek dla nauczycieli i pracowników tej placówki. A są to pani Małgorzata Bilska, Ewa Czajka, Katarzyna Gruba oraz Magdalena Jach. Zapraszamy do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Bardzo serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzeniu Podlaskim i zapraszamy do nas panią dyrektor Renatę Sieromską, bądź jeżeli nie ma pani dyrektor, to chyba ktoś miał być w zastępstwie. Jest pani wicedyrektor. Zapraszamy tutaj do nas po odbiór podziękowania i książeczek. A ja dopowiem, że w ramach Szkoły Podstawowej nr 1 w realizacji naszego projektu były zaangażowane 3 klasy, których wychowawczyniami były następujące osoby. Pani Iwona Jurek, Katarzyna Frączek oraz pani Mirosława Maciejewska. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. I ósmą placówką, która była zaangażowana do naszej bajki, była Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim. I zapraszam tutaj do nas pana dyrektora Cezarego Czarniaka.
W międzyczasie dziękuję wszystkim pracownikom szkoły, którzy również byli zaangażowani w realizację projektu. Była to pani wicedyrektor Mariola Kubaczyńska, a także nauczyciele pani Ewa Bakarzewska, Lucyna Łobińska, Elwira Marzec, Anna Palęciuk oraz pani Iza Paprocka. Chwila dla fotoreporterów. Jeszcze raz wielkie brawa i dziękujemy. Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do momentu premiery naszej bajki. Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz, że w chwili obecnej ta premiera odbywa się w serwisie YouTube. Na tych podziękowaniach, które Państwo otrzymali, jak również w książeczce, podany jest adres strony internetowej, jak także kod QR, za pomocą którego można odnaleźć tą bajkę w internecie i sobie na spokojnie ją też w domu obejrzeć. Zapraszam też Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach w ramach Dni Radzenia Podlaskiego. A już jutro zapraszam na rynek, gdzie odbędzie się gra miejska pod tytułem 555 lat Radzenia, a także potańcówka u Potockich, a w niedzielę na nowo wyremontowanym dziedzińcu Pałacu Potockich odbędzie się festyn. Wystąpią dla nas zespoły wokalne z Radzenia, zespoły o nazwach Radzeniacy, Przyjazne Nuty oraz Jubilados. Będzie też Lubelska Federacja Bardów, będzie Anna Pastor z programem pod tytułem Radzyński Miłosny Zawrót Głowy, a także jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół Enej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, gospodarzom za to, że zechcieli tutaj spędzić z nami ten czas, że przychylili nam nieba do tego, żeby zrealizować ten projekt. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami i zapraszam wszystkich do oglądania bajki Agaty Karpińskiej pod tytułem Radzyń to mój świat. Bajki, w której to właśnie Wy jesteście głównymi aktorami. Życzę miłego oglądania. Radzyń to mój cały świat. Niedźwiedź Radek mocno śpi. Zbudź się, misiu, powiedz mi. Kto mieszkał w pałacu? Skąd kościół na placu? Czy na herbie jesteś ty? Zbudź się, misiu, powiedz mi. Cześć, dzieciaki, zwoł mnie Radek. Bezudze mnie jest niedźwiadek. Samo imię to tłumaczy. Grać zadowolony znak. Dziś opowiem wam o mieście. Co w swej nazwie też ma szczęście, bo zaczyna się na rad. Radzyń to mój cały świat. Przywiózł mnie tu Grodz Ostrowa. I mieszkańcom podarował, by część jego herbu rawić. Ozdobiło miasto Radzyń. I tak przeszło 500 lat. Jestem z miastem Zapan Brat. Więc historię, którą znam, chętnie dziś opowiem wam. Na tym terenie zadawnej Polski nie było nawet małej wioski. Pustkowiem miejsce to nazwano. Panu się ból się nie darowano. Ziemi tu było na dostatek, więc się podzielił ze swoim bratem. Dwa brzegi rzeki przy działce działka. Powstała Wysna i Nisna Białka. Osady pięknie się rozwijały. Kościół i tak porządny miały. Panoś kozami tu handlowano. Miec Kozieminkę miasto nazwano. Wreszcie przyjechał Grodz Ostrowa. Z wiosek tych miasto wyczarował. Nazwał je Radzyń, zyskał mu prawa. Należą mu się za to brawa. Skąd Podlaski to krótkie dzieje? Po prostu Radzyń już gdzieś istnieje. Żeby dwa miasta rozróżniano, takie nazwisko mu dodano. Zimową porą pewnego ranka, gdy brat się miał do śniadanka, też mnie zerwało na równe nogi. Hałas był straszny, drżały podłogi. Rzuciłem pyszne miodowe ciasto. Biegłem z odchu, by ratować miasto. Coś działało, gdzie działa w pałacu. Aż dym się uniósł powyżej placu. Jestem już blisko, smyl sobie waty.
Widzę dymiące wielkie armaty. 100 lat wojsce slocimy. Biskup Krasiecki ma urodziny. On zaś dziękuje i mówi skromnie. Przecież tu dzisiaj nie chodzi o mnie. Wszak to początek uroczystości. Gromną paradną jedzie moc gości. Konie karety ciągną czwórkami. Mostem przez białkę między stawami. Już kuta brama im się otwiera. Państwu potockim gości przybiera. Jakub Fontanna ma powodzenie. Pałac ogromny robi wrażenie. To tylko z wozu głowę wychyli. To architekta chwali w tej chwili. Wysokie okna cezarity. Na nich bogate rzeźby aktyki. Bramy wjazdowe po obu stronach. Kada wysoko wjeżdża w Więtona. Ty tylko zechcesz unieść swą głowę. Ujrzysz przepiękne herby rodowe. Konie halosów, nawet jelenia. Rzeźby słynnego pana Rydlera. Majtu fototypu tu na balkonie. Witając z nosem do góry dłonie. Wszystkich prosimy już do kościoła. Zaraz będzie tam pana moda. Szczęśliwa, piękna i zakochana. Przez bramę wkrótce wracają dróżką. Czy są szczęśliwi, życie pokażę. Tymczasem wszystkie świętują razem. Kukazę niosą pyszne potrawę. Goście szykują się do zabawy. Orkiestra słynie na okolice. Pięknie przygrywa, wszyscy zachwycia. Zolkonie stojąc przed powozami. Służba uwija się z prezentami. Szykują również dla gości spanie. Wielu niejedną noc tu zostanie. Wesele trwało chyba dni kilka. Teraz to wszystko jest niby chwilka. Dobrze pamiętam, tam byłem. I jadłem cuda i miodek piłem. W środku parku kamień stoi. Niech się szlowa trosze boi. Kamień tajemnicę skrywa. Znają ten, kto tutaj bywa. Ludzie mówią, szumią drzewa. Ptak na niebie o tym śpiewa. Że to miłość nieszczęśliwa. Swoim smutkiem park okrywa. Była panna oraz chłopiec. Ona dama, a on goniec. Że kochani bez pamięci. Nie są jednak uśmiechnięci. Spotykają się tajemnie. Tuląc czule się wzajemnie. Lecz wie on już, wie i ona. We w końcu znacona. Musi żoną być innego. Wojewody majętnego. Uciekajmy, miło woła. Lecz wygrała ojca wola. Panna wyszła za innego. Poszła spotkać kochanego. Gdy dowiedział się, co zaszło. Wstał i wściekły z bicza trzasnął. I do diabła zaklął wściekle. Zasłychać było w piekle. Trzasnął piorun, ziemia drżała. Panna go już nie ujrzała. Został po nim na kamieniu. Ociśnięty jak w sumieniu. Diabelskiego ślad kopyta. Nikt o niego już nie pytał. Oto w parku dwa modrzewie. Rosną sobie obok siebie. Mają już po 300 lat. Oglądały dobry świat. To Stanisław i Konstancja. I bije onki Alkece. Choć wiekowy czas je chloni. O skąd żyli ich patroni? O kim byli, zapytacie? Zaraz tutaj ich poznacie. Małżeństwo jak ich mało. Przy nich miasto rozkwitało. Byli w sobie zakochani. Cichym ślubem po Brytanii. Ona Lajenka kochała. Bardzo chętnie tu bywała. On fortuny nie żałował. Pałac dla niej rozbudował. Razem z dziećmi w nim mieszkali. Tutaj je wychowywali. Tak jak inne słynne rody. Założyli też ogrody. I dwa drzewa pod majątkiem. W parku stały się początkiem. 300 lat już tutaj rosną. Coraz wyższe z każdą wiosną. To pomniki są przyrody. I imię czyn żadnej szkody.
brawo, park wiertloinek. Jest ciekawy dość budynek. Wielkie okna na południe. Wyglądają w słońcu cudnie. Łuki pięknie ozdobione. Drzwi w kolumnie przystrojone. A gdy wniesiesz lekko głowę, to zobaczy zejść w koronę. Ten budynek nie jest nowy. Był w nim ogród lecz siwowy. Oranżery liczą w bańce. Rosły kiedyś pomarańcze. Z Polsce usta zbyło z modzie. Oranżerię mieć w ogrodzie. By w ten sposób mimo zimy. Egzotyczne mięcloświny. Uprawiano je w donicach. Bo to nie jest tajemnica. Że nigdy nie było chłodu. Wydoszono je do ogrodu. Z drugiej strony tej budowli mieszkał sobie pan ogrodnik. Bo w tych czasach wielka dama nie sadziła jasień sama. On przycinał, pielęgnował. Cytrusami się zajmował. Wiedzę o nich miał niemałą. Mądrość z kursów się czerpało. We mną z gości przyjmowano. Rozmowami zabawiano. Oraz grano niebanalne. Przedstawienia teatralne. Teraz kino tutaj mamy. Kształt budynku zachowany. Funkcja także się nie zmienia. Nadal są tu przedstawienia. Oranżeria na dwa kina. Pewnie przypomina. O tym, że tu przed wiekami. Zrakcie są na cytrusami. Szumią w parku stare drzewa. Wiatr w gałęziach piosenkę śpiewa. Że potoczki snu w marzeniach. Aby pałac stał w zieleniach. Więc zapytał raz fontany. Czy wykona parku plany? Chciałby nie był zwykły sielski. Lecz francuski i angielski. Będzie pani w każdym cialu. Doskonały jak Warszału. Knakwus jęgu tu urządzi. Tak jak w planach się zarządzi. Wykonawca z projektantem. Co sukcesu jest gwarantem. Prędko goście zagadali. Kontrakt we dwóch podpisali. Co do planów mieli zgodę. Ogród musi być ogród. Nie robotą zaś stolarską. Tak orzekli raz sędziarsko. Całe strzewsko budowano. Za granicę sprowadzano. I tak powstał barokowy. Park i ogród całkiem nowy. Choć za datą mija data. Kształt zachował się przez lata. Park starzeje się z natury. Lecz jest skarbem dla kultury. Trzeba wspomnieć też o wstawie. Co wygląda dość ciekawie. I o domku ktoś tam bywa. Może skarb się tam ukrywa. Może perły tam pływają. Albo tylko kacze jajo. Przy bramie parku Słupsk z zem stoi. Nie jedna głowa dwoi się i troi. Aby wyjaśnić jego znaczenie oraz konstrukcji tej pochodzenia. Małe oznacza jakąś granicę. Może ktoś gdzie skrywa tajemnicę. Tu go postawił, co mają słuchy. Trzeba w historię tu się zanurzyć. Kiedy zezwała epidemia. Testuj falą pokojmienia. Choroba ciężka, cholera ućwana. To był dla ludzi prawdziwy kremat. O jaku jeszcze nikt nie mógł słyszeć. Na kraju miasta stawiana krzyża. Żeby zajazda miasto minęła. I by choroba nad się cofnęła. Może dlatego go postawiono. Dzisiaj tego nie wyjaśniono. Zagadka czeka wciąż na odkrycie. Będzie. To pomyślcie się razicie. I chociaż jesteś jeszcze smykiem. Może zostanie z historykiem. Kiedyś rozwichłasz tę tajemnicę. I w książce ludziom to opiszesz. Pewnie słyszałeś już o wojnie. To był dla wszystkich trudny czas. Kiedy to polskie i inne kraje
być sąsiad nasz. Wielu walczyło z bronią w ręku. Nie każdy jednak mógł opuścić dom, rodzinę, dzieci, by być tam, gdzie był wróg. Ci, co zostali, się nie poddali. Stworzyli tu podziemie. Wiedzieli, jak ocalić Polskę, działając potajemnie. Nie było kiedyś internetu, komórek i Facebooków. Ludziom ulotki ostawano, by podnieść ich na duchu. Kto je drukował, mógł za to zginąć. A jeśli to mu zależało, by wielu ludzi zniewolonych ze śmierci się bało. Lecz dobre wieści poprzez gazety były przekazywane. Kto je sprzedawał, narażał życie. To było nielegalne. Nauczyciele oraz uczniowie zezwali się języki, choć się o swoje życie bali. Gazety drukowali. Myśleli też, jak wroga złodzić, jak podejść go fortelem. Zaskoczyć tak, by sam się poddał, nie wiedząc, co się dzieje. Wspomnieć ich zatem tu należy, przestając przy tablicy, bo dzięki nim swobodnie możesz dziś chodzić po ulicy. W Radzeniu przed wojną była synagoga. W niej Żydzi się często modlili do Boga. To taka świątynia, tylko innej wiary. Ta prastara wiara ma nazwę judaizm. W Radzyniu, w pobliżu oto tej ulicy, Żydzi mieli gminę, coś na kształt dzielnicy. Po prostu rodzinną własną okolicę. Tam stawiali domy, szkoły i bróżnice. Mieszkało ich wielu z Polakami w zgodzie. Dzieci oraz starsi, dorośli i młodzież. Prowadzili sklepy, karczmy i usługi. Mimo wielu różnic nikt tu się nie czubi. Wnet nadeszła wojna i wszystko zmieniła. Niemców nie cieszyła taka zgodna gmina. Wypędzili Żydów, zniszczyli ich domy. Także synagogę i majątek skromny. Po gminie żydowskiej zostało wspomnienie, które oznaczone tym oto kamieniem. Jest on ku pamięci, ale i przestroce, jak ludzie na wojnie ucierpieli srodze. W starym przedszkolu na Poddaszu snują opowieść dawne sprzęty. Kiedy tam wejdziesz, czas się cofnie i stanie w miejscu jak zaklęty. W starym przedszkolu na Poddaszu każda rzecz swą historię snuje. I kiedy zamkniesz lekko oczy, dawnych lat urok wnet poczujesz. W starym przedszkolu na Poddaszu kufer ukrywa rzeczy na dnie. Piękne makatki i szare listy, zeszyty zapisane zgrabnie. W starym przedszkolu na Poddaszu stoi ogromny warsztat kacki. Tam babcia z córką kilimy tkała, wątek z osnową przeplatała. W starym przedszkolu na Poddaszu są filiżanki i zostawa, dzbanek, co nieraz mleko nosił, i popnitewnik babci Sosji. W starym przedszkolu na Poddaszu zupełnie dziś tam nikt nie straszy. W blasku naftowej starej lampy kryją się naszych przodków czasy. Wiele jest ulic w Radzyniu i każda dokoń zmierza. Warszawska do Warszawy, Zabielska do Zabiela, Lubelska do Lublina. Co prawda starym szlakiem, coś główna Ostrowiecka. Z Ostrowem jest na bakier, z nim droga się nie łączy. Na Ochlów nie ma znaku. Skąd nazwa więc pochodzi? Wróćmy do dawnych czasów. Pamiętasz, kto do herbu dał mi się wizerunek? To właśnie Gros z Ostrowa. On miasto tu lokował. Na wieczną więc pamiątkę nazwano tak ulicę, by wspomnieć, skąd tu przybył. Co wielkim jest zaszczytem? To miejsce w centrum miasta, gdy ptakiem czasem bywa, gdy jarmak rękodzieła, co lot tu się odbywa. Trzech króli orszak barwny dorocznie tedy chodzi. Ulicę tę zna każdy. Kto tutaj się urodził? Ignacy Potocki.
Urodził się w pałacu. Pochodzi od niego. Nazwa tego placu. Był on chłopcem zdolnym. Uczył się rzetelnie. Był w dorosłym życiu. Polsce służyć wiernie. Mądry był dlatego. Pełnił ważne role. Razem z królem Polski. Zasiadał przy stole. Był jednym z autorów Konstytucji Polski. Być może w pałacu. Spisywał swe wnioski. Może tu w radzeniu. Część tych praw powstała, które ogłoszono w dniu 3 maja, w 200. rocznicę tejże konstytucji. Pomnik postawiono, by zdarzenie uczcić. Odtąd uroczyście. Na 3 maja wieńce oraz kwiaty. Co rok tu się składa. Wewnątrz osiedla budynek stoi. Skrywa dziesiątki smutnych historii. Był on przez długie lata więzieniem. Murar jest tego upamiętnieniem. Siedzi tu człowiek smutny, zmęczony. Za wolność prawdy w celi dręczony. I wróg, co z pogardą patrzy mu w oczy. Który z zachodu i wschodu wkroczył. Tle las, to w nim snuto plan wyzwolenia. I wilk, co nowego nabrał znaczenia. Bowiem symbolem jest dla potomnych żołnierzy, harcerzy, ludzi niezłomnych. A na to wszystko orzeł spogląda. Symbol narodu, co się nie poddał. Patrzy i widzi ich bohaterstwo. Wierząc w niełatwe walki zwycięstwo. Wewnątrz budynku, w zimnej piwnicy. Na ścianach celi znajdziesz podpisy. Tych, co wolność walczyć naszą. Minutą ciszy uczcić ich warto. Ten piękny budynek jest na słynnym szlaku. Zaczynać lubelski, przeczytać na znaku. To styl, w którym kościół jest wybudowany. Przyjrzyjmy się bliżej, to się przekonamy. Dzwonnica projektu Jakuba Fontany. Z Pałacu Potockich tego pana znamy. Kościół ponać powstał zgodnie z Wolfach planem. Przez rodzinę mniszków był ufundowany. Zacznijmy od góry ozdobne attyki. Większy niż w pałacu dach blachą pokryty. A tuż pod nim fryz jest bogato zdobiony. Na przemian glify tu są i metopy. Wzdłuż ścian zaplanował architekt pilastry. Z przodu tęgie szkarpy to już nie są płaskie. Każda ma kapitel z roślinnym rzeźbieniem. Dla piękna fasady ma to tu znaczenie. Dookoła okien pasy z warkoczami. Te okna na niby zwane są blendami. Wejście do kościoła zdobi herb rodowy. Fundatorów tejże wspaniałej budowli. Zajrzyjmy do środka i spójrzmy na sklepienie. Siatka stukaterii robi tu wrażenie. Rożety, aniołki, szercza, krzyże, kwiaty. To se musał bardzo naplasała se na tym. W ołtarzu widzimy obraz Święto Trójcza lub ukrzyżowanie, Bugbinder ich twórca. Nad ołtarzem w glorii Duch Święty się wznosi. Wianuszek aniołków chwałę Panu głosi. Z obu stron są wzięci to polscy patroni. Wojciech i Stanisław mają laskie dłoni. Naweł od ołtarza dzieli balustrada. Marmurowe stopnie i tęcowa ściana. Kiedy spojrzysz w lewo, zobaczysz abonę. Kiedyś tu nie były kazania głoszone. Z prawej jest ścielnica, co jest cennym dziełem. Zdobiona koloną, kryta złotem srebrnym. W dwóch stronach nawy są małe kaplice. Z prawej Pana Jezusa z wyrzeźbionym krzyżem. Lewa Matki Bożej, Alilu Rzęczowej. Obraz na ołtarzu Wam o tym opowie. W lewej jest naglobek, jest on cennym dziełem. Przedstawia rycerze z puławą i hełmem. Tu Mikołaj Mniszek, Mniszek jego żona. Razem z mężem w chrypcie kościelnej złożona. Ty wyjdziesz z kaplicy po przeciwnej stronie. Zobaczysz relikwiat bogato zrobiony.
Lelewie te staneczki danego świętego. Zerwali leśników, pomógł się do niego. Tajemnice kryją się też pod podłodą. Tu leści tajemne wchodzić nie mogą. Pod ziemią są tlipty, biorąc to bedloby. Są tam pochowane szlachetne osoby. Chodzi miś po placu i odbija łapy. A na każdej łapie całkiem inny napis. Ślad się nie zaciela i nigdy nie znika. Zachowa na zawsze imię podróżnika. Takiego co autem czy na swoich nogach. Po wodzie kajakiem, w waszych drogach. Może samolotem, albo też lofelem. Wtekanym po skałach, nizina, spacerem. Takiego, co w życiu szmat zwiedził świata. Wie, co w dżungli pełza, co w powietrzu lata. Ludzi zna też z wielu stu razy języków. Przygód w różnych krajach przeżył strach bez liku. Takiego, co chętnie opowiada o tym. Jest jak nasze uszy, jest jak nasze oczy. Bo nie cacy, mece, to cacy, nie mój se uta. A książka, reportaż ciekawość nas budzi. Dzięki nim już wiemy, jak wygląda świat. Chociaż teraz mało jeszcze mamy lat. Dziadu niepodległości, wolność, dziadu też. To kiedy po polsku możesz w szkole czytać? Uczysz się stoi, wieszasz polską flagę. Wychowują przy tym należną powagę. Chodzić do teatru albo też do kina. Gdzie po polsku mówi chłopak i dziewczyna? W bibliotece polskie książki wypożyczać. Po polsku opowiadać, po polsku pytać. Śpiewać polskie pieśni i obchodzić święta. O właśnie, tak rano tak pamiętać. Nie zawsze tak było, ladzie był nie boli. Ona nie minęła i naszych okolic. Nasi pradziadkowie pozytyły życia. Weźmy ze spokojem, stąd o świecie. Wiedzę, że spad nocy uczyć się i bawić. A to wymagało je lada odwagi. Ten panik tu stoi i uczy ich czyny. Zewalczyli za nas, za całe rodziny. I nierzadko swoje, tracąc przy tym życie. Mają nadzieję, że to dobrze. Dawno, dawno temu w radzyńskim pałacu mieszkał sobie chłopiec, biegał po tym placu. Miał na imię Karol, lubił muzykować. Wiesz, mu tata skrzypce każał uszykować. Na tych to szczypeczkach Karolek wciąż ćwiczył. Ćwierć nuty, ósemki i szesnastki liczył. Podglądał orkiestrę grającą we dworze. Wiedział, że mu kaka uczy się pomoże. Ojciec Szach był mistrzem tej kapeli dworskiej. Uczył muzyki dzieci u Potocki. Był syna tak dumny, że często go chwalił. Brał go do orkiestry, choć był jeszcze mały. Karol wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa. Tam już stał się mistrzem, dużo podróżował. Każdy chciał go słuchać w całej Europie. Król go też ogłosił pierwszym skrzypkiem w Polsce. Koncertował często razem z Paganinim. Zdolniejszy od niego jest o wiele opinii. Tworzył kempionowo wybitne utwory. Okazał się mistrzem, choćby bardzo skromny. Za wysokim płotem w drzewach na podwórzu znajdziemy kaplicę aniołów stróżów. Znajduję się w mieście, gdzie niegdyś demrany stał
Pierwszy w Radzyniu kościół parafialny. Kapliczka jest mała, sześciokątna w kształcie. Dach radośny, czysty i piękną latarnię. Strzały stopią miejsca jak wina figurki. I okrągłe okno, czyli okulusy. Wewnątrz są na ścianach ozdobne podpisy maestrów, pomocników, twórców tej kaplicy oraz stukaterię w górze na suficie. Takie jak kościele septem widzieliście. Warto zapamiętać ten zabytek skromny. Opowiadać innym o jego historii. O aniele, to rozutasz, myśleć się zlekaj. Znasz pierwszą modlitwę małego człowieka. Za murem czerwonym, w bardzo starym parku, nosi się pałacyk, co ma okna w dachu. I wierzy jak w bajce, ale bez królewny. Nie wiem, czy to kończę, jestem tego pewny. Kiedy jest szaruga, gdy robi się ciemno. Ale dość już żartów, choć lepiej ze mną. Pałac zbudowano w wieku XVIII. Ostatniemu Potockiemu z radzyńskiej dynastii. Przed wojną ślubowscy tutaj zamieszkali. Pałac zgodnie z gustem swym przebudowali. Prostokątny kształcie z mansardowym dachem. Wraz z rycerską wieżą jest ciekawym gmachem. Pałacyk przez ludność gubernią był zwany. Teraz tylko ze mną, co może być zwiedzany. Kiedyś był tu szpital, może coś powstanie. Historia wciąż się toczy, piszemy ją dalej. Niedźwiedź, Ladek, Niespi i Jus. Starych mebli zsypał kurz. Mieszka dziś w pałacu. Chodzi tu po placu. I wspomina dawne dni. Dziękujemy bardzo Państwu. A wszystkie te dzieci, które jeszcze nie odebrały swoich książeczek, a wystąpiły w tym filmie, zapraszamy tu do tych stolików. Każdy stolik to jest inne przedszkole i tutaj są dla Was podziękowania i książeczki i będzie można sobie je odebrać. I jeszcze raz dziękuję Wam, że byliście dzisiaj tutaj z nami. Do zobaczenia.